Dobra, moi drodzy, wracamy po cięciu. W sumie wy to już widzicie, jaką drugą część tego nagrania. Podzielimy to na dwie części. Podzielimy to w sumie na dwie części, tak mi się wydaje. Może być więcej. Dobra, wyłączmy latarkę, bo potrzebowaliśmy chwilę wrzucić to na górę. Potem jak spapraliśmy, także już jesteśmy, już wracamy standardowo z Tom Ziwem, tak jak w poprzednim odcinku. I tak, co, idziemy to na dół, zrzucamy to na dół. Dobra. Jesteś gotowy? No pewnie. Nie podłączamy. Może teraz ciągnąć za wajchę? Tak, trzeba wajchę pociągnąć. I się powinno zapalić światełko. Dobra, mamy światełko. Wyjdź. No to idziemy. No to idziemy, w sumie co to tam dla nas, słuchaj. Wiesz co, tam czekaj, tu tylko spojrzę jeszcze jedną rzecz, czym się nagrywa na pewno. No. Dobra, nagrywa się. Wolałem się upewnić, bo nie chciałbym tego nagrania stracić, no bo jednakowoż, no horror to nie jest Minecraft, gdzie można to powtórzyć nagranie. Chyba przez, Boże, chyba żeby trzeba nie... przez to przejść, tak żeby to nie walnęło nas. Wow, przeskoczyłem. To cię nie walnie, także easy. Nic, co... To ty, dobra. W ogóle, żebyśmy musieli... Czekaj, bo ja się tak lekko pogubiłem. W ogóle, gdzie my jest... Holy shit! Dobra, my już nie jesteśmy w kinie. Tyle wiem. Ciemno tu. Jak w dupie u Murzyna. Tom Ziff, jesteś tu? Tak, jestem. czy ja w ciebie wszedłem, że jest tak ciemno? No. Aha, tutaj rurami chyba musimy iść. To by... Na logikę szło. A skoczyłeś na nie? Nie, nie udało mi się. O, no bo patrz, chodź. Na rurach jesteś? Tak. Dobra. Kucak. Kucak, tędy teraz. Trzeba to zabrać. Zrzucę to gdzieś tam. Albo niech sobie coś stoi, na razie niech siedzi. Idziesz? Idziesz, dobra. Idę. Słyszysz te krzyki? Za tobą. Słyszę. Teraz pytanie, czy drzwi, damy radę? Nie, to jest na kluczek. Jak tu ciemno. Co to się tu świeci? Dobra, jakaś wajcha, pociągnę za jakąś wajchę, zobaczymy. To ty, chłopie! Jesteś czarny, jesteś niewidoczny! Weź mi się nie przymykaj, bo jesteś jak Screamer. Dobra, ale nie zostawi samego. Dobra, idziemy na górę czy na dół? Na górę czy na dół? Dawaj na dół, może. Chociaż nie, na górę jest krócej, to chodź na górę. Może tam coś będzie? Tam krócej, A, tu jest wyjście. Ooo, dzień dobry panowie! Odejdź! To ja może to zamknę jakoś? Da radę? Panowie, ja tu nie chcę kłopotów, ale... Dobra, idziemy na dół. Zbagowałem się chyba. Dobra. Chodź na dół. To idziemy na dół. Ja z tymi panami nie chcę mieć nic do czynienia złego, także... Tutaj się będzie schodziło i schodziło. Holy shit! Ja nie widziałem, bo ja to podnieść? Patrz! Co jest? Kluczyk. Ty weź kluczyk, ja biorę latarkę i idziemy. Dobra, musisz to otworzyć. Z klucza wjeżdżam. Dawaj, no, podnoś tej... Kluczyk. Ale kluczyk nie zniknął. Ty wiesz co, to ty trzymaj ten kluczyk. Jesteśmy w jakiejś bibliotece, na to by wychodziło. Idziesz ze mną, dobra. Idę. Ale to wielki... Nie, dobra, to my tu nie będziemy po korytarzach błądzili, tylko... Labirynt. Już błądzimy po korytarzach. Jezus Maria. Dobra, tam się coś świeci, chodź tędy. Idziesz, dobra. Idę. Jeśli coś świeci, to idziemy tędy. Ale fajny ten horror. O, latarka! Mogę ją podnieść? Nie mogę jej podnieść, to biorę jednak. Patrz, pierwszy klucz znaleźliśmy. Spotkaj. Tutaj trzeba... Tyle kluczy? Ty, to nie gadaj, że mamy się po nie wrócić. O Jezus Maria. Że musimy się wrócić po te klucze, co... O Jesus Christ, ale dobra, to... Oh, ho, ho, ho. Chłopie, to wiesz co, to wydaje mi się, że to jest na całą serię, a nie tylko dwa odcinki. Ale to idziemy. To idziemy, nawracamy się, innej opcji nie ma.
Ja tu podbiegnę ten kawałek. Tylko czy na górę nie wrócimy, bo są schody zerwane. Jak No nie ma zerwać? opcji, nie wrócimy, bo są zepsute schody, chłopie. Także żyrandole na górze, jakieś niedziałające. Tu jesteś ty. Tu nic nie ma przy ścianach. Weź sobie latarkę drugą, ale nie tą. Tą no nie psujmy zasad. No, miało być, wiesz, flashlight zero to flashlight zero, nie? Tak. Coś jakieś odgłosy tu wydaje. Ale jak to wziąć? Tego nie mogę wziąć. Latarki nie możesz, ale na początku tam... Chodź, pokaż mi gdzie. Dobra, ty to jesteś? Cofaj się na... Tu jest kluczyk! Ej, mam kluczyk! Weź kluczyk. One są na półkach skubane. I dawaj, lecimy. To całe szczęście, już się bałem po prostu, że będziemy musieli tutaj błądzić nie wiadomo ile czasu. Dobra, Wsadziłeś drugi. go? To mówi dobrze, wsadzę kluczyki w dziurki. Także tam jest git. Kolejnych. I to na speedzie było, nie? Full speed. Dobra, tutaj czy coś będzie po ścianach, czy nie będzie? Ty sobie czuję będzie. Się jak w Slenderze, szukając karteczek po ścianach i... Nie, no to teraz coś... bez przesady. Tu mam kolejny o. kluczyk. Dawaj go. Chociaż w sumie nie wiem, czy bez latarki byłoby prościej, bo jednak te kluczyki się jakoś tam świecą. Włożyłeś? Tak. Pięknie wkładasz. To jedziemy jeszcze raz tędy. Jejku. Jebany! Ty obudzisz Ty wszystkich. Kurdele bele. Tutaj nie ma. Gościu, wypierdzielaj mi stąd! Ty pieprzony sadysto! Jeszcze jedna została. Czekaj, czy to jest kluczyk, czy mi się wydaje? Ja. To jest jak Slendel, faktycznie. To jest jak cholera jak Slendel. Tylko, że ja się go nie spodziewałem, to jest najgorszy. Nie ma tu. Teraz się będziemy bawili w szukanie tego klucza. Teraz coś pełzającego słyszę. Nie no, easy! Strasznie biednego gliplimka! Tak, bo czemu nie? I tam cię, palucha. Tam ziwcia? Jak zrobić twój nick w ogóle? Nie wiem, ty może gdzieś tutaj na blisko jest. Ale chodź tu. Dobra, już idę, czekaj. Tylko, że cię nie widzę, bo ty czarny jesteś i ten Jestem to... Jestem koło latarki tej. Okej, okay, to idę do latarki. Tutaj jeszcze na... Oświeć Ale, tutaj. Chłopie, nie widzę gdzie jesteś. Podejdź do latarki. A, tutaj no, dobra. Na tych półkach gdzieś tutaj, ale nie ma. Ty czekaj, czy tu coś mi się zaświeciło, czy mi się wydawało? Wydawało mi się, dobra. To jeszcze raz pomału. Jeszcze raz pomału, powiadasz. To idziemy pomału. Ale to jest creepy nawet tak chodzić. Tylko, że wiesz co, boli mnie gardło od wydzielania się już powoli. To nie jest miłe uczucie. To naprawdę nie jest miłe uczucie. No będzie 15 minut szukania jednego kluczyka. Kurde. Tak, znowu będzie 15 minut zabawy. Cóż, najwyżej ja to będę montował, także... Chłopie, ja już się ciebie nie boję. Ty już mnie nie przestraszysz. Nie, ja taki... To jest chleb powszedni dla mnie, słuchaj, to... Ty wiesz co? Ugrałeś bym znalazł? Horrorków. Nie znalazłem. Ja ostatnio oglądałem... Słuchajcie, miałem ostatnio taki niedosyt horroru we krwi. Tak bardzo chciałem się bać. Że oglądałem sobie nagrania z opętań i egzorcyzmów, które rzekomo były prawdziwe. Chodź tu do mnie. Weź sobie tą latarkę tutaj. Kliknij i chodź idziemy, rozdzielimy się, będzie szybciej. Będzie szybciej i lepiej. Czekaj, świeci mi się coś, widzę. Dobra, znalazłem. Idziesz? Nie idziesz, dobra. Tak? To ja to sobie wezmę. Pobiegnę szybko sobie, znaczy podejdę. Ja już jestem. Dobra, i ostatni kluczyk wsadzę ja. Dobra, wszedł ostatni kluczyk. Przekręcają się. Taki nawet creepy. Ja tu sobie wezmę tą latareczkę. Do kąta. I ostatnio? Znaczy ostatni kluczyk w sumie. Nie, latareczko, nie zostawi mnie. Co się teraz stanie? To jest pytanie. Ej! Halo! A to są wrota wielkie, już Proszę, myślałem, się że... otwierają. To cię zgniecie, da?
No, myślę, że to mnie zgniecie. Upuściłem latarkę w ogóle, ona gdzieś znikła bardziej niż ją upuściłem. Chce się jakoś tak kliknąć. Nie, to są reflektory po prostu oświecające. No. No i jeszcze nas zamknęli z powrotem. Że nawet nie mamy... To finish. Aha, jeszcze to koniec mapki, tak? Chyba. Nie! O! Nie gadaj, że to koniec mapki. Chyba koniec, zobaczymy. To mam wrażenie, że to jest jakiś dziwny troll, wiesz? I że to nie powinien być koniec mapki, ta mapka nie powinna się w ten sposób skończyć. Wiesz co? Nie patrz się tam. Coś jest za tym monitorem. To będzie coś złego. Zaraz tam coś tu wyskoczy. Nie, czekaj. To jest samolot? To nie jest samolot, to jest jakiś... Wydaje, że to nie jest koniec. Ale ta mapka jest świetna, nie? Ta mapka bardzo mi się podoba. Tak jak przed chwilą, przed tą mapką próbowaliśmy nagrać jeszcze jedną. Nie udało się z jednego względu, z jednego powodu. Lagowało. Lagowało, serwer nie chciał. Wiem. Patrz coś pod nami. Ty chory psychopato! On nas chce spalić. Co zrobić? Cii, czekaj. Dobra. Jak idziemy, jedziemy, wiesz? Jedziemy. Szczerze bałem się, że coś, że wyskoczy jakiś wielki screamer na tym ekranie. A tędy mamy wejść, dobra. Tak. O, otworzył nam drzwi. Co? Ale skąd? Jak mam, skąd mam wziąć broń? Halo? A stąd, dobra. Walka z bossem w horrorowej mapie. Co za chore gówno. Ty, ale chłopie, to jest... Podoba mi się to. Ja nie rozumiałem, co on mówił i nie wiem... Wiesz co, bo to było jakoś cicho strasznie, jakoś z dziwnym akcentem mówił. Skończymy się naboje, cholera. Naboje może znąć tam, tak. Dobra. Tylko fajnie, bo gdybym jeszcze miał się jak uleczyć. Dobra, zabiłem jednego. Ła, chłopie, easy. Ilu was, więcej was matka nie miała, chłopy? Ła, 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 coś mi bije, tylko nie widzę co. Wiesz co, obawiam się, że zaraz zginę. A ile masz życia? 27. Wow! Czemu on mi bije przez szybę? Może jakoś to trzeba rozwalić, czy coś? No właśnie to u góry strzelałem. Mam 16 HP, ile masz HP w ogóle? 885. Coś tu chyba nie zadziałało tak jak powinno, wiesz? Mam dziwne wrażenie. I zaraz zostanę... Właśnie, szotek, tylko się wychylę. Tego się chyba nie dało wygrać. A nie, moim zdaniem tutaj coś się powinno zrobić. A to ty. Wiesz co? Że oni przeszli. Jestem na 90% pewien, że coś się zbugowało, bo ty nie powinieneś mieć tyle hapa. Ty powinieneś mieć w tym momencie 100 hapa. Tak jak ja. Dobra. A. I teraz jego chyba mamy bić. A, patrz. Przecież nie. Biłeś mu i mu dwie kreski spadły. Teraz musimy znowu ich zabić.
siedzi tam w oknie, jeden. Wiem. Skończy mi się napoje, czekaj. Nie no, szczerze miałem nadzieję na jakieś bardziej straszykowe rozwiązanie całej sytuacji, całej mapki. Naprawdę wielką nadzieję. Chociaż nie powiem, żeby coś takiego było jakimś... Było jakoś wielce złe. Kurde, ale oni twardzi są. Ale człowieku, ty masz kilkaset hapa, to o czym ty do mnie rozmawiasz? Ja zaraz zdechnę po raz kolejny. Halo. Patrz, poszedł tam. Ła, znowu mi bije. Znowu zginąłem. Znowu wieś jak mnie zabił. Dobra, on ma dwa życie, on ma już dwa zielone. Może ty też miałeś 800, tylko nie zauważyłeś. Nie miałem 800, bo w momencie kiedy tylko tutaj wszedłem, spadło mi do 100 momentalnie. Tak wiesz, dziwnym trafem, nie? Zdychaj, chłopie, dobra. A nie, to ty go zabiłeś, innego. Tak. On się schował po prostu. Nie podoba mi się, ile nie ma chłapa. Telewizor w ogóle zaczął świecić jak popieprzony, nie? A dobra, mam ostatnie życie. Ja rozumiem, że to jest na silniku CS-a gra, ale Source'a, ale kurde, jaki odrzut ma ta broń. Ja mu celuję w głowę, a on... Czy tylko ja tak mam, że muszę im wpakować cały magazynek, dwa w sumie magazynki, żeby zginęli? No, prawie. Czy oni jeszcze gdzieś są, czy nie? Tak, jeszcze jest jeden. Dobra. No tak, a ostatnie życie to musi mieć full. Aha, okej. Okay. Pokonaliśmy go. A to jeszcze chyba nie koniec, zobacz. I mamy chyba tutaj wyjść do tego coś dla portalu. Aha. Ale, aha, czyli to już chyba koniec. A, 46. To jest chyba czas, który graliśmy, w który to przeszliśmy. Check out my other map. Tak, to jest już koniec. Dobra, moi drodzy. 40 minut łącznie. Tak jak widzicie. Część poza nagraniem, no bo mieliśmy tam pewne problemy z tym... jak to się nazywało? Kanistrem benzyny, dokładnie. Jest. Także... Panie Murzynku. Ale fajna mapka, bardzo mi się spodobała. No. Także jakby co, link do niej powinien być w opisie, jeżeli nie będzie, to... Jeszcze ta muzyczka nastrojowa. Jakieś fajne intro. Już się wsłuchajmy. O, ta muzyczka jest świetna, taka pozytywka, taka... A, jak ja uwielbiam takie horrorowe klimaciki. Stelażak świetny, naprawdę. Także jeżeli wam się podobało, zarzućcie łapką w górę, bo... Będę wtedy wiedział, że chcecie więcej takich mapek. Czy to z Krezisem, czy z tą Zivią, czy z kimkolwiek innym. A na ten moment... Lepiej z Krezisem, bo ma kamerkę. A na ten moment... Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w jakimś innym materiale. I na razie, cześć! Cześć!